Cześć, jestem Aguś, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Tasty Blue. Agu, ale jak to? Jak to w Tasty Blue? Przecież ty przyszłaś w Tasty Blue. Tak, słuchajcie, przyszłam w Tasty Blue, ale po zakończeniu ostatniego odcinka zobaczyłam, że tutaj jest takie coś jak mały bonus. I tak wiem, że od ostatniego odcinka minęło troszeczkę czasu i mogłam troszeczkę szybciej nagrać te bonusowe levele. Ale słuchajcie, zamiast linczować mnie w komentarzu, że Agu, dlaczego cię nie było i jak mogłaś, to przywitajcie mnie, jeśli możecie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli odcinek wam się spodoba, a my lecimy sobie z tymi levelami bonusowymi dropping. Czyli czuję, że będziemy spadać, dokładnie tak, ale zobaczcie, jesteśmy tu rybko, okej. Okay. Czyli bonusowy poziom polega na tym, że ktoś nas zrzucił z kosmosu. Powiedzmy, że w sumie z granicy naszej atmosfery ziemskiej i ja sobie próbuję tutaj helikopterki złapać. Nie mam pojęcia, czy jest jakiś limit czasowy, czy znowu będzie tak, że spadnę na ziemię, ale na razie spróbujemy sobie trochę tych helikopterów wsunąć. No kurczę, idealnie nie mam cela do tego, żeby złapać. Okej, okay, to może będzie strzałkami łatwiej? Wiecie, ja tutaj jeszcze dopracowuję sobie sterowanie i przechodzę z myszki na klawiaturę. W tym momencie ten poziom chyba zdecydowanie jest dla mnie wygodniejszy na klawiaturze. I mamy 22 metry, super! Te samolociki stają się już bardzo, bardzo malutkie. Helikoptery już prawdopodobnie w ogóle nie zauważam, są takie małe. O nie, omijak. To nie takie proste, chociaż można byłoby tak sobie latać i a nóż coś się trafi, powiecie, co, a nóż coś wpadnie pod ten nasz nóż. Chociaż nie wiem, czy nasze zęby można nazwać nożami. Okej, schodzimy na tyle nisko, że prawdopodobnie zaraz skoczymy do wody. Czy skończę poziom, zanim wpadnę do wody? Ojejku, te jumbo jety robią uniki. Okej, wpadamy do wody. I uwaga, uwaga, tutaj sobie zjemy trochę maleńkich ork. Maleńkich ork, chyba tak powinnam to powiedzieć. Dobra, w każdym razie już niewiele mi brakuje. Wiecie co? W tym momencie czuję, jak bardzo oporne było to pływanie. Okej, przyspieszmy troszeczkę. Bo przecież, okej, samoloty uciekają. Czy widzieliście kiedyś samolot, który zawraca w ten sposób, jak ten samolot, który przed chwilą chciał ode mnie uciec? Ja nie. I szczerze nie chciałabym siedzieć w takim samolocie. Na szczęście to tylko gra. Waka. Nie mam pojęcia, z niczym się to nie kojarzy. Waka, maka, fon, co najwyżej. O! Co? Jak to w ogóle się mogło wydarzyć? Jak mam unikać czegoś, co jest większe ode mnie, skoro od razu ginę na starcie, jeszcze nie zdążyłam dobrze wystartować? Okej, dobra. Teraz już wszystko jasne. Czy ja mogę jeść bomby? Dobra, mogę jeść bomby. Czy to jest coś a la Pac-Man? Wiecie, musimy unikać ryb, które są większe od nas, a jednocześnie zjadać miny, które w tym momencie są tutaj tak poustawiane, troszeczkę jak w Pac-Manie. Słuchajcie, uważam, że te bonusowe poziomy są mega! W sensie są dużo bardziej ciekawsze niż sama rozgrywka taka podstawowa. Bo wiecie, tam po prostu chodzi o to, żeby zjadać wszystko. Tutaj też chodzi o to, żeby zjadać wszystko, ale mamy dodatkowe wyzwania! I te rekiny, one potrafią szybko pływać, jak już mnie namierzą. No dobra, dobra. Zaraz spróbujemy troszeczkę sobie tutaj poradzić lepiej z tym. Ciężko się pływa tak, żeby idealnie trafić w bomby. O! Tutaj też powinnam zdecydowanie grać strzałkami. Myszka się tutaj nie sprawdza. Za to sprawdza się koniecznie w ucieczkach, dlatego że ucieczki są bardziej, wiecie, nieprzewidywalne, a myszką rzeczywiście to sterowanie takie jest. Troszeczkę mniejszą mam kontrolę wtedy nad postacią. Widzicie, strzałkami jestem w stanie tak dokładnie wycelować w miejsce, w którym powinnam być. A jak przyjdzie do ucieczki, to sobie po prostu uciekamy za pomocą myszki. Ogólnie też na klawiaturze jest opcja przyspieszenia i wtedy też ten ruch staje się bardziej nieprzewidywalny. Ale jednak mam większą kontrolę. Wiecie, jestem tym graczem klawiaturowym. O! Dokąd pan się wybiera? Patrzcie, jak się chciał schować w kącie. Jak one się teraz chowają? Nie ma mowy, słuchajcie. A, bo teraz muszę zjeść te 4 rekiny. Tylko, że ja jakoś jak chciałabym zjeść wszystkie miny również. Dobra, no mamy w takim razie... O nie, jedną minę widziałam. Mamy w takim razie skończony poziom z sukcesem, aczkolwiek bez gwiazdek. Absolutnie nie zależało mi tutaj na gwiazdkach, więc lecimy sobie dalej. Waka, waka. Okej. Okay. Waka, okej, czyli tutaj będzie trzeba zjeść 20 rekinów i ich jest strasznie dużo. Dobra, to nie będzie takie proste. Zdecydowanie to nie będzie takie proste, ale postaramy się trochę tutaj pozdobywać, oj, pounikać rekinów. Dobra, teraz możemy sobie spokojnie w ten sposób poradzić. No, to będzie dużo trudniejsze, dlatego że mamy dużo więcej rekinów, które chcą nas zjeść i dużo trudniej jest je unikać, to jest masakra. Widzimy tylko masę tych wykrzykników. Prawdopodobnie samych tych rekinów jest 20, tak samo jak było poprzednim razem, że musiałam zjeść wszystkie. Tak tutaj jest ich 20 do zjedzenia, więc zakładam, że jesteśmy w maleńkim zbiorniku z 20 rekinami, które na nas polują, co nie jest niczym przyjemnym.
Ale okej, okay, jakoś sobie spróbujemy poradzić. Najgorsze jest to, że wystarczy jedno ugryzienie przez rekina i cały mój postęp pójdzie, wiecie, na marne. To jest najgorsze, co może tutaj mnie spotkać, ale choć czekaj. Nie, przez moment wydawało mi się, że ten rekin się przede mną chował, ale to chyba nie wyglądało w ten sposób. W sensie, on chyba po prostu próbował mnie sterować, wiecie, tak. Okej, okay, schowam się, ona pomyśli, że ja chcę ją zjeść. Znaczy, że ona może mnie zjeść. No nie udało się, no. Dobra, próbuję dalej. Ale nie dokończyłam nawet swojej myśli, którą chciałam tam powiedzieć. Bo on chciał mnie strollować, zwyczajnie chciał mnie strollować, ale ta gra mnie trochę troluje. W końcu, słuchajcie, nie wiem ile czasu, ze 20 minut siedziałam tutaj i byłam zjadana przez te nieszczęsne rekiny, ale w końcu udało mi się na spokojnie, musiałam się skupić bardzo, żeby to zrobić, bo wystarczyła drobna nieuwaga i po prostu ginęłam, ale teraz już mogę jeść te rekiny, więc w sumie już myślałam nawet, czy się nie poddać, czy nie, bo nie, Aga, nie dasz rady tego zrobić, te rekiny są sprytniejsze od ciebie i nigdy nie daj się zamknąć w zbiorniku z 20 rekinami, ale udało się i jest jedna gwiazdka nawet. Nie mam pojęcia, jak to możliwe. Naprawdę, zrobiłam z 50 prób, przy czym w większości przypadków byłam zjadana dosłownie po 3 sekundach. Ale teraz, słuchajcie, mamy kolejny poziom i... Nie wiem dlaczego, tutaj coś ich zestrzeliwuje, te bombowcy strzelają do nich, to straszne. Dlaczego oni... Ja muszę ich uratować w takim razie wszystkich. Wszystkie okręty, wszystkie mini... Statki, o nie! Zawsze było tak, że mogłam spokojnie sobie jeść i nic mi nie zagrażało. Teraz te torpedy zabijają mnie na hita i to jest, powiem szczerze, dość duży problem, dlatego że musimy wystarczająco dużo ich zjeść, ale spójrzcie na te rakiety! To jest masakra! 4 łodzie podwodne strzelają do nas. Widzicie to? A te rakiety są po prostu tak szybkie. No dobra, w takim razie musimy się znowu bardzo skupić. Na tym, żeby nie ginąć co 3 sekundy. Nie spodziewałam się, że te poziomy dodatkowe będą aż tak różne od tej rozgrywki podstawowej. Muszę jakoś to zrobić, żeby, o właśnie, unikać. Okej, okay, słuchajcie, tak, zrobiłam to. Dobra, 3 gwiazdki, w 9 sekund skończyłam poziom. Ten poziom był naprawdę mega szybki. Ale od razu lecimy sobie do kolejnego squids. Czyli będziemy mieć tutaj ośmiorniczki, albo kałamarniczki, albo w ogóle wszystko, co tutaj może być. Okej, okay, widzę, że tych nie mogę zjeść. Coś tam na górze było? Co to jest? Ciężko powiedzieć, co to się znajduje. Ale na razie wyjadamy ośmiorniczki. I coś tu jest zbyt spokojnie. Jak na bonusowe poziomy, to spodziewałabym się czegoś bardziej przerażającego. Aczkolwiek teraz już mogę iść coraz większe ośmiorniczki, więc zaraz może się dowiemy, jaki jest sekret tego poziomu. Poza tym, że mamy tutaj mnóstwo ośmiorniczek, kałamarniczek, które możemy sobie schrupać. Wiecie, to jest taki rarytas, nie? Dieta... Okej! Okay. To jest... Jak to możliwe? To się w ogóle nie poruszało? W sensie, myślałam, że to jest jakiś dziwny obiekt, a to jest ten ośmiornic. I pewnie jak dotknę tego kałamarnica, tej kałamarnicy, to pewnie zginę. Znając życie, tak właśnie będzie. Znaczy, znając te poziomy. To jest dla mnie zupełna nowość, aczkolwiek powiem szczerze, że wprowadza taki troszeczkę stresik do rozgrywki. Dlatego, że to nie jest tak, że już mogę się czuć bezkarnie. Ugryzło mnie, a co? Najwyżej punkty stracę. Kto by się tam przejmował? Tutaj, jeśli zginę, muszę zacząć wszystko od nowa. I to wprowadza naprawdę ciekawe emocje. Okej, okay, zakończyłam ten poziom. Super. W takim razie mamy kolejne 2 gwiazdki do zestawu. Naprawdę mi się mega podobają te poziomy dodatkowe. Napiszcie, co wy o nich myślicie, czy też wam się podobają. Okej, okay. Sprzątanie dna też bardzo lubię. O, nie mogę się tam dostać. Ludziku, przepraszam, ale chyba muszę cię zrzucić. Dobra, umiesz pływać doskonale. Nie wiem, jak to możliwe, że w tych butach sobie pływasz, ale tutaj jest butelka. No właśnie, ja bardzo chciałam zjeść tą butelkę. Więc dobra, płyniemy teraz w drugą stronę. No... Panu też dziękujemy za połowy. Było miło. Wszystkie ryby teraz zjem, żebyś nie miał co łowić. Chociaż teraz jak oni tak się chlupoczą w tej wodzie, to wątpię, żeby w ogóle im się udało cokolwiek złowić. Już pomijając fakt, że nie ma co złowić już w tym jeziorze. Okej, mamy wodorosty. Wodorosty też się przydadzą. Okej, tu jest jeszcze wiadro i ono na pewno mi troszeczkę pozwoli zjeść coś większego. Tylko okej.
Mewy. Mewy mogą być. Muszę zjeść troszeczkę tych mew, żeby troszeczkę większe rzeczy móc zjadać również. Okej, wodorosty. Wodorosty szybko nam pozwolą urosnąć. Tak, już mogę ludzi zjeść. No dobra, no to zjadamy ich. Zjadamy ludzi, beczki, skrzynki, wiadra, pomosty, wszystko w sumie, wszystko zjadamy. Gdzie jest haczyk na tym poziomie? Bo tutaj nie widziałem żadnego haczyka i jest tutaj nad wyraz spokojnie. Pierwsze poziomy zupełnie co innego mi pokazały, więc jestem troszeczkę zdziwiona, ale okej. Mamy ten poziom skończony. W takim razie lecimy dalej. Tutaj chyba musimy unikać tej orki. Tak patrzę na to, że ona jest dość agresywna względem nas. I zakładam, że ponownie, jeśli dam się złapać orce, prawdopodobnie zginę. Więc muszę tutaj uważać i pływać sobie na powierzchni, zjadać małe foczki, zjadać ludzi na kajakach, bo w sumie nie powinni pływać w tej strefie. To jest strefa zagrożona, tutaj jest niebezpiecznie, są tutaj ludożercze, złote rybki. Więc cóż, muszę się nauczyć, że ich działania mają konsekwencje. O, tutaj mamy też... O, nie zginęłam! Zostałam ugryziona i nie zginęłam, doskonale. W takim razie... To bardzo podnosi mnie na duchu. Aczkolwiek ludzie dalej nie powinni tu pływać, bo to jest strefa zagrożona przez złote rybki. Zejdźmy trochę głębiej, bo tutaj też na pewno są jakieś ciekawe rzeczy do zjedzenia. W ogóle to tło mi się podoba. Co tam jest? Jakieś dziwne... Dziwne struktury skalne. O nie! To wyglądało jak w zwolnionym tempie, wiesz. Tak wyleciała mu tak... do paszczy powoli i czas jakby się zatrzymał na moment. Nie wiem, czy tylko tak ja miałam takie wrażenie, czy po prostu zwolniłam jakoś znacznie przez to, że zostałam ugryziona. W każdym razie nie będziemy się zatrzymywać, musimy zjeść tą orkę. Ja po prostu nie mogę się poddać, muszę ją zjeść w końcu, bo ona mnie tutaj, wiecie, uprzykrzała mi życie przez ostatnie półtorej minuty, więc w takim razie ja zabieram się za zjadanie jej i to był warunek skończenia poziomu. Tak właśnie myślałam. Więc lecimy od razu do następnego poziomu. Salmon snack, czyli łososiowa przekąska. Okej, okay. Póki co myślałam, że to łososie będą moją przekąską, a nie ja przekąską łososia, ale... No dobra, jakoś okej. Ten może być dla mnie, ten dla mnie. Tak będziemy sobie wybierać te, które nam będą smakować. Bardzo dużo ich tu płynie. Dokąd one tak płyną? Nie będę się w sumie nad tym zastanawiała. Po prostu... Postaram się delikatnie między nimi pływać. W sensie, wiecie, nie zakłócać ich ławicy. Niech sobie płyną dalej. Powiedzmy, że nie zakłócam ich rytmu. Właściwie staram się być niezauważalna. Ale jak to możliwe? Ta rybka jest mniejsza, nie mogę jej zjeść. Jakoś bardzo dziwnie dzisiaj to moje jedzenie jest ocenione. Po prostu każe mi wybierać jeszcze mniejsze odrobinę? O, tam jesteś, dobra. Tak, postaram się delikatniusio... Delikatniusio pływać. Jejku, nie mogę się doczekać, jak będę mogła zjeść całą tą ławicę. Słuchajcie, to będzie mega satysfakcjonujące. Po prostu... Wiecie, jak ja bardzo lubię, kiedy już mogę zjeść wszystko. To jest najfajniejszy moment z całego... Z całej rozgrywki. I tutaj chyba już nie ma sensu płynąć, wiecie? Na razie spłyniemy w takim razie z ławicą. I wybierajmy co mniejsze kąski. Tutaj jest kąsek, tutaj... No, a dlaczego tego na dole na przykład nie mogłam zjeść? On wydaje się być całkiem dobrego rozmiaru. Okej. Coraz mniej wybredna się staje. Dobra, chyba mamy to. Dobra, mamy to w takim razie na pewno. O nie, jeszcze tylko jeden rozmiar, którego nie mogę zjeść. Dobra. No ja w takim razie szybciutko sobie płynę dogonić ławicę, która gdzieś tam ucieka. Bo to jest ten moment. To jest ten moment, kiedy mogę sobie zjadać wszystkich. O, jeszcze wodorosty, doskonale! Ale jakoś tak wcześniej było więcej tych ryb w tej ławicy, mam wrażenie. Nie wiem, ktoś mi je wyjadł w międzyczasie, czy co? Okej, wodorosty, mamy wodorosty. Ja muszę w takim razie płynąć w przeciwnym kierunku niż ławica. To będzie dużo bardziej wydajne, jeśli chodzi o zjadanie ich. Teraz nagle jakby się zatrzymały w miejscu. Chociaż to chyba kwestia tego, że ja tak bardzo przyspieszyłam. Okej, zjedliśmy wszystkie ryby, które tutaj były widoczne. Zadajmy w takim razie wodorosty. O, one nam dadzą już super dużo jedzonka. Mamy też kolejną porcję wodorostów i skończony poziom. Bez gwiazdek. No ale nie uszkujmy się, nie spieszyłam się jakoś szczególnie. W każdym razie możemy sobie lecieć od razu do następnego poziomu Loch Ness. Czy spotkamy się z potworem z Loch Ness? Czy to ja będę potworem... O, potwór z Loch Ness! To czy... Aha, musimy po prostu... robić robotę. Wiecie, bo tak naprawdę potwór z Loch Ness był bardzo łagodnym potworem. To ja byłam tam jako ta osoba, która... Znaczy ta osoba, to stworzenie, które pożerało wszystko i wszystkich.
No widzicie, potwór z Loch Ness raczej nieśmiało podchodzi do ludzi, ale wszystko zrzuciliśmy później na niego. Czyli jakby to ja zrobiłam coś złego, a potwór z Loch Ness, który gdzieś swoją drogą uciekł przede mną, więc prawdopodobnie już mogę go zjeść, on będzie tym, na którego wina zostanie zrzucona. Okej, chyba jednak nie do końca mogę go zjadać. Chociaż... Tak, mogę! Patrzcie, jak ucieka ode mnie! Chodź tutaj, ja chcę cię... Jaki on jest szybki! Okej, udało mi się. Udało mi się, ledwo go zjadłam, to straszne. Ciekawe, czy jest jeszcze jeden. Okej, mamy za to statek. Myślałam, że już przez moment już myślałam, że się nie uda go zjeść, ale się udało. I widzicie, co myślę, że na dzisiaj wystarczy. Jeśli wam się podobał ten odcinek, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie dalszą część z bonusowych leveli, dajcie znać w komentarzu. A ja dzisiaj się z wami żegnam, życzę wam miłego dzionka, trzymajcie się, pa pa.